Uszanowanko. Dzień dobry. Chcemy jeszcze poruszyć, tak może chyba po raz ostatni, tak oficjalnie temat drugiego stalkera i trochę sobie ponarzekać, pomimo że faktycznie chyba obaj darzymy go dużą sympatią, tak, no. To są pewne rzeczy, które no tak mamy takie dosyć duże wątpliwości. Czy to jeszcze da się naprawić? Czy to tak jest kwestia załatania w ciągu kilku miesięcy? Czy to będzie kwestia wielkiego moda, który powstaje przez 10 lat następne, nie? Tak, albo modów, paczki modów. Tak, tak, więc no zobaczymy sobie, postanowiłem się trochę przedyskutować kwestię tego, czy Stalkera 2 da się jeszcze naprawić, czy może w zasadzie co z nim jest tak naprawdę nie tak. Zapraszamy. To tak, rzeczą, którą najczęściej chyba w kwestii drugiego Stalkera się porusza, to jest warstwa techniczna. No i tutaj nie da się tego niech wybronić, bo Stalker 2 pod względem technicznym jest... Jest ciężko, chociaż ja mam ten problem, albo i nie problem, że faktycznie na moim komputerze działa ok. Mhm. Problem jest taki, że im więcej gram, tym działa gorzej. Tak. I każde kolejne rzeczy są coraz bardziej niedopracowane, mhm. Ale sam początek, tam te pierwsze 20 godzin przynajmniej, no to nie mogę powiedzieć, że miał takie problemy, że mi coś wyrzucało z gry i tak dalej, ale i tak trafiłem na rzeczy i na rzeczy, które widziałem w internecie, to jest głowa mała aż tak naprawdę, jak wiele tych różnych błędów się tam znalazło. No właśnie, nie masz takiego wrażenia, to jest ciekawe, powiedziałeś o pierwszych 20 godzinach, nie masz wrażenia, że te pierwsze 20 godzin było jeszcze tak na pokazówkę, jak najlepiej tak, zrobione? Tak. I właśnie to jest bardzo ciekawy przypadek. Się zastanawiam, jak bardzo to było przemyślane, czy to po prostu jest kwestia tego, że okej, skupmy się już na naprawieniu tego początku gry, bo większość ludzi może tam nie dotrze nawet, tak. a potem się zobaczy. Co ma się dziać, to się będzie działo. Tak. Poza optymalizacją, ale to mówisz, że na twoim kompie nawet działa ok. No, na moim jest różnie, to znaczy miałem takie bardzo dziwaczne spadki, też mówiłem o tym w pierwszych wrażeniach, że były takie konkretne miejsca, gdzie bez powodu z takich mniej więcej 60 klatek nagle spadało do 30, nie? Albo 20 kilku. To optymalizacja faktycznie nie, ale no kwestie techniczne typu ragdole, to od razu się rzuca. To już nawet nie jest błąd, to jest po prostu zła w ogóle implementacja chyba jakiegoś elementu w silniku, bo tam no, co się nie podejdzie do puszki jakiejś czy do ciała, to wszystko się telepie na wszystkie strony i te puszki hałasują. Tak więc ragdole na pewno. Skrypty różne są poblokowane, są questy, to jest chyba największy problem. No, tak. Ragdole, czy jakieś no, glitche graficzne, czy właśnie jakiś crash, no to się daje jeszcze przeżyć. Ale w momencie, w którym ci skrypt po prostu nie działa i nie możesz przejść dalej, musisz zacząć kombinować, no to już nie jest przyjemnie, nie? No właśnie, to jest coś, co ci w zasadzie uniemożliwia dalszą grę. Tak jak mówisz, to w sumie do tego, jak kurczę, no, mamy tutaj na pewno wśród widzów ludzi, którzy lubili grać w Stalkery, to jak grałeś w Stalkery, to wiesz, że to nie będzie arcydzieło technologiczne, nie? Tak. Przykre to jest, ale już trochę do tego byliśmy przyzwyczajeni, ale no rzeczywiście, no słabo jak, nie wiem, Questi się zgliczował, bo pies, którego miałeś upolować, na przykład gdzieś się zapadł pod ziemię. Tak, albo po prostu NPC-ty no, nie reagują na ciebie. Tak, nie ma opcji. W sumie masz tam przyjść z nimi pogadać, oni sobie stoją po prostu i coś tam sobie robią swojego. Mm-hmm. Także no to są problematyczne rzeczy. No to jest już modowane, że te rzeczy są już modowane i mam nadzieję, że będą patchowane, bo mieliśmy się zastanowić nad tym właśnie, czy to się da naprawić. No kwestia techniczna, no to jest do naprawienia. Umówmy się, to się da zrobić. Pytanie, ile czasu to zajmie, bo w sumie no już minął, ile już minęło? Który my dzisiaj mamy? 28, czyli co, już ponad tydzień? Dobrze mówię? Tak. 20 było premiera. No. I nadal nie było żadnego patcha. Nie, w przyszłym tygodniu ma być. Właśnie, więc to szczerze trochę długo. Trochę długo, ja myślę, że ta gra już była chyba opóźniona ze 3 razy. Ja już myślę, że oni nie mieli opcji przesunięcia tej premiery jeszcze raz. Chyba tak. I na koniec to tylko tak zostało zlepione, żeby to poszło po prostu, nie? No, chyba tak. I nie oceniasz, czy to było po prostu, czy to było dobre, czy to była niedobra decyzja, no ale tak wyglądają fakty w tym przypadku, że widać to takie... Masz wrażenie takiego skleconego na trytytkach jeszcze koniec, nie? Troszkę tak. I teraz tak naprawdę mam wrażenie, że twórcy teraz pracują nad patchem, czyli czymś, co miało być już może w grze faktycznie na premierę, nie? Tak, no miejmy nadzieję, że to faktycznie zostanie gdzieś tam naprawione pod względem technicznym. Kwestia techniczna to jest kwestia techniczna. No te gry w ogólnie w dzisiaj w obecnych czasach wychodzą tak, że nawet nas to nie dziwi, że one nie działają czasem. No ale ta gra ma też pewne problemy, jeśli chodzi po prostu o gameplay i mechaniki. Mhm. Bo tutaj też musimy zacząć od tego, że w sumie mi się osobiście
gra bardzo spoko w tą grę. Ogólnie ja lubię bardzo Stalkera, lubię klimat tego Stalkera i te 20 tam parę godzin spędziłem w nim. Nie wiem, czy będę grał dalej, zobaczymy, ale gra się fajnie, ale widzę w tym taki zmarnowany potencjał pod względem tego, co można by w tej grze jeszcze dodatkowo zaimplementować, porównując do oryginału, czego brakowało w oryginale, albo dodawane potem po prostu modami dokładnie, na przykład. Dokładnie, no? Tak. To, co w sumie w Stalkerze według, w sumie chyba nie tylko nas, generalnie ludzie na to narzekają, że ten świat nie żyje tak naprawdę. Nie? Czy nie sprawia wrażenia, że żyje? No. Tak, on nie żyje, bo teoretycznie ten system Alive, no, tak. Chyba nie działa, w sensie chyba nie działa. No to są słowa deweloperów, że on musi zostać dopracowany, tak? Tyle wiemy oficjalnie. Tak, tak. No już tam ludzie różne pliki zaglądali i najprawdopodobniej to obecnie działa w taki sposób, że po prostu wokół gracza jest pewna bańka, no i w tej bańce się po prostu spawnują przeciwnicy, mutanci się spawnują w jakichś różnych miejscach, a poza tym całym obszarem świat po prostu nie istnieje. Tam właśnie, się nic nie dzieje, nie? To jest w ogóle losowe, więc to nawet nie próbuję udawać, że to jest jakaś większa symulacja, a to w Stalkerach było właśnie super, że ten świat, miałeś takie poczucie przynajmniej, że świat w jakiś sposób funkcjonował sobie poza twoim jeszcze zasięgiem wzroku, tak, nie? Tak. I jak faktycznie, kurczę, była taka fajna anegdota, że w którejś z poprzednich części miałeś zlecenie, żeby zabić jakiegoś stalkera, no gdzieś na drugim końcu mapy, to zanim do niego dotarłeś, to dostajesz tylko info, że on zginął, bo wszedł w jakąś anomalię, tak, nie? Tak, no na przykład, prosta rzecz. To się mogło faktycznie wydarzyć, jakby nie kręci się wszystko wokół gracza, nie? Tak, i tutaj obiecywane było to samo, że ci stalkerzy, właśnie, których spotykasz, no to oni będą mieli swoje własne życie. A oni nie mają swojego własnego życia, no bo oni tak naprawdę są z gry po prostu wywalani, gdy ty się nie znajdujesz obok nich. Dokładnie. No to jest dość duży problem. Nie wiem, jak bardzo da się to naprawić. Obstawiam, że to też będą ludzie modować po prostu. No bo w sytuacji, w której faktycznie jest obiecywana symulacja życia, a ty sobie zapisujesz grę i zaczynasz wczytywać save'y i za każdym razem dostajesz jakiś inny wynik tego, co się dzieje po wgraniu tego save'a, no to znaczy, że ewidentnie tutaj po prostu jest losowość. Tak. Wrzucone są jakieś skrypty losowe, niech się wydarzy to i tyle. To w zasadzie jak nowe Fallouty, nie? No bo w trzecim Falloutie było to samo, że po prostu ładowałeś sobie kilkukrotnie ten sam plik, jak ci się napatoczył jakiś deathflow, nie? Tak. I mogłeś go po prostu tak długo sobie wczytywać, aż ci się wydropiło co innego, nie? Tak, tak. Więc to w zasadzie, no przykre, że pojawiła się taka deklaracja, że to będzie, potem z tego zrezygnowano. Właśnie tu jest, to mnie zastanawia, bo były takie w ogóle pogłoski, że tego A-Life w ogóle tam nie ma, nie? Że to jest pic na wodę, ale... Tak, bo oni tam marketingowo mieli właśnie te wszystkie hasełka z tym związane, a potem to usunęli gdzieś tam ze Steamów i tak dalej, więc rzeczywiście to jest rzecz, na którą się człowiek może zastanowić, czy no hej, to jest o co wam chodzi, nie? Tak. No ale zobaczymy, to niby to jest teraz priorytet twórców, zobaczymy jak to naprawią, ale jeśli chodzi o ten żyjący świat, no to tam są jeszcze inne problemy, bo całe zaprojektowanie tego systemu podróży jest problematyczne, bo to co rozmawialiśmy dosłownie przed nagrywaniem, nawet taka głupia rzecz jak anomalie, które są postawione dosłownie zawsze w tym samym miejscu. Idziecie główną ścieżką i za każdym razem ta sama anomalia zawsze jest w tym samym miejscu. Mhm. No, w żyjącym świecie teoretycznie to się powinno zawsze gdzieś tam zmienić. Mhm. Powinny się, nie wiem, nowe anomalie pojawiać, nie? No i nie wiem jak ty uważasz, ale dla mnie też jest problematyczna eksploracja, bo tak naprawdę zwiedzamy te miejsca i jedyne co zbieramy to sobie apteczki, naboje, jakieś takie chleby, kiełbasę. No i wódę, nie? Wódę, piwo, konserwy i tak dalej. Tak. I to jest w sumie 95% rzeczy, które zbieramy, to są właśnie to. To są po prostu jakieś tam przedmioty, które nam się gdzieś powiedzmy przydadzą. Nie ma w tych miejscach historii żadnej. Mhm. To mnie boli, że tam się nic nie dzieje. Właśnie tak. Trochę zostaliśmy w miejscu, bo jak już to znajdujesz te PDA od innych stalkerów, gdzie czasami są jakieś takie ciekawe rzeczy opisane, ale no, czy to nie jest takie, wiesz, no, 2006 rok wita, nie? Tak, w sensie jasne, jak najbardziej narracja może być prowadzona w ten sposób, tylko po pierwsze tego jest za mało, a po drugie to jest nieciekawe, bo zazwyczaj odpalasz to i w sumie po prostu ci się zaznacza skrytka. Tak, dokładnie. Widzisz do tej skrytki, no i tam zazwyczaj jest to samo, co było wszędzie indziej, czyli kiełbasa i naboje. I tak? Karabin czasami odbiedny. I czasami karabin odbiedny, no, tak jest. No. To prawda, właśnie eksploracja jest, ale dla samego po prostu faktu, że jest i fajnie jest być w tym świecie, ale szkoda, bo ten potencjał tutaj jest niewykorzystany. Tak, nie? I boli mnie to, że właśnie teoretycznie twórcy mieli podane jak na tacy pod względem oryginalnego Stalkera, co gracze chcieliby zobaczyć w tej grze, no bo mieli mnóstwo modów. O tak. I już trochę czasu od tego minęło i te rzeczy można by było na pewno zaimplementować po prostu do Stalkera 2. Można by to wszystko było zrobić bez problemu, a tego w tej grze nie ma. I to jest duży problem, bo faktycznie tutaj chodzi się fajnie, nie? Tutaj sobie zobaczysz,
tutaj faktycznie czuć ten klimat, zwłaszcza nocą, albo jak już jesteś napakowany do pełna i już wiesz, dobra, no nie wyrzucę tego, będę trochę wolniej szedł, będę pił te energole i podjadał kiełbasą. No. Ale dojdę i to wszystko sprzedam. No ale nie wiadomo, co się to nocą gdzieś tam czai. No ale to zaczyna nudzić. To zaczyna nudzić bardzo szybko, no bo w sumie kolejny raz będzie się wyprawa polegała na tym, że no, weźmiesz kiełbasę, weźmiesz naboje, przyniesiesz z powrotem i tak dalej. No i rzucisz śrubką w anomalię jeszcze, nie? Po drodze. No tak, właśnie to jest trochę przykre, bo to działa na, tak długo, na ile jakby gracz jest w stanie sobie wymyślić narrację do tego, że ja jestem stalkerem, więc takie jest życie stalkera, tak, że jest monotonne, niebezpieczne, tak, nie? Tylko, że widzimy to już w tych podstawowych wersjach poprzednich stalkerów, ale już w modach to absolutnie... Moderzy przeszli sami siebie, jak można dużo z tej konwencji wyciągnąć, jak ten survival można podkręcić, w jaki sposób właśnie te anomalie mogą się pojawiać w różnych miejscach. Jest to bardziej zróżnicowane generalnie, nie? Że rzeczywiście odkrywasz ten świat dla samej takiej frajdy zeksplorowania go, bo kurczę, to jest ciekawy budynek, zobaczę, co jest w środku. Jakby tak nie znajdziesz nic poza tą apteczką i amunicją, to widzisz, że tam faktycznie coś się działo kiedyś, coś nie? Coś się działo, tak. Musisz sobie dopowiadać, co prawda, co tam się działo, ale coś faktycznie widać. No ale no, dobra gra powinna to faktycznie gdzieś graczowi w łatwiejszy sposób podsuwać tę historię. Czy tam właśnie pod względem notatek, czy pod względem właśnie jakichś dodatkowych questów, które by nawiązywały do tego, co tam się działo. No na pewno da się to wyciągnąć. Tylko pytanie... Czy twórcy będą w stanie to naprawić? Bo to jest dość podstawowa mechanika związana z grą i pewnie przerobienie tego no to jest masa pracy, więc obstawiam, że faktycznie tutaj po prostu trzeba będzie liczyć na moderów. Myślę, że jak twórcy to zrobią, to i tak moderzy będą szybciej, ale kto wie, może im się to uda zrobić, twórcom w sensie, może uda im się to zrobić trochę solidniej, nie? To jest bardzo mocno jedno z drugim powiązane, to znaczy te właśnie ta warstwa gameplayowa z tą warstwą mechaniczną, no bo to też w Stalkerze robiło robotę, że spotykałeś znajome postaci gdzieś na drugim końcu mapy nagle, nie? W sensie właśnie, że masz to poczucie takiej ciągłości, trochę tego, że ty też masz na to wpływ, że ty możesz komuś pomóc i ten ktoś być może też będzie chciał z tobą pohandlować, albo spytasz komuś wódę i tą wódę potem możesz znaleźć przy jego martwym ciele, nie? No na przykład. Także no właśnie, to jest duże wyzwanie. Właśnie w przyszłym tygodniu, czyli możliwe, że w momencie, kiedy wy oglądacie ten materiał, to łatka albo się zaraz pojawi, albo już się pojawiła, więc zobaczymy. Moje doświadczenie pokazuje, że w tę wersję, którą grałem przed premierą, ona dostała 130 giga łatkę i tam się nie zmieniło tak naprawdę zbyt wiele, więc... No, obawiam się, że tutaj też będzie dużo zmian właśnie technicznych, nie? Żeby nie było błędów, żeby to faktycznie chodziło lepiej na niektórych sprzętach i tak dalej, więc kwestie gameplayowe to na pewno no jeszcze będziemy sobie musieli poczekać na to. Właśnie tak, ale z tym Stalkerem ja mam wrażenie, mimo wszystko tak narzekamy, ale tak skłaniałbym się ku temu, że tu właśnie szkoda tym bardziej, bo to jest gra, w której widać to serducho, nie? Tak, właśnie to nie jest tak, że my narzekamy, bo uważamy, że nie wiem, ta gra jest jakaś tragiczna i tak dalej, że w ogóle nie grajcie, nie kupujcie, bo w tej grze na pewno da się spędzić super kilkadziesiąt godzin przynajmniej, zwłaszcza jeżeli jesteście, no nie wiem, fanatykami po prostu post-apo czy stalkera, to można w ten świat wsiąknąć. Ja na przykład, nie wiem, ja grałem o 23 gdzieś po wyłączone światła, no i faktycznie, to faktycznie jest bardzo fajna rozrywka. Więc jak najbardziej da się w ten świat wciągnąć, tylko pytanie właśnie, no to już co mówiliśmy, na jak długo? No. Na jak długo tej zabawy starczy? To już będzie zależało tak naprawdę też od kwestii indywidualnej, od samego gracza, na co pluknie oko, a co mu będzie nie pasowało. Chciałbym, żeby ta gra miała trochę... Wiem, że to nie wszyscy pewnie będą to popierać, ale żeby ona miała trochę w sobie RPGowości, pod względem takim... Lubisz Kingdom Come, nie? No tak, tak. No. I to też jest gra, która stawia na realizm. I tam też jest coś takiego, że ważna jest ta podróż czasem, to co się dzieje w czasie tej podróży, to jakie rzeczy ty masz przy sobie, to jak działa dla ciebie nawet zwykłe jedzenie. Tam przecież jest mechanika na przykład przejedzenia. No tak. Możesz być przejedzony i przez to mieć jakieś problemy. No w Stalkerze nie ma czegoś takiego, a mogłoby być. Dlaczego właśnie, by nie mogło być takiej mechaniki? Przecież ona by, już by to był taki malutki punkcik, który by trochę tego realizmu dodał do tego, do próby przeżycia w tym niebezpiecznym świecie, nie? Survival by się stał czymś więcej niż po prostu właśnie, tak jak powiedziałeś, żarciem tych energoli co chwilę jestem napromieniowany, to wywalę wódę sobie. No właśnie niestety to się do tego sprowadza i można by było zrobić to, pociągnąć jeszcze dalej. Tak samo właśnie jak jest w Kingdom Come, że no jak jesteś najedzony, to możesz mieć nagle jakiegoś perka, który ci daje bonusy. A na przykład jak masz perka, nie wiem, mięsożercy, no to też masz bonusy, jak jest więcej mięsa. To jedzenie mogłoby się psuć przecież, bo tak naprawdę ja mam w schowku
skonfiskowane chyba z 300 kawałków chleba i ja tego nigdy nie przejem, tego tak, chleba, tak, bo, no. No, bo to sobie tam leży i sobie będzie leżało, a przecież mogłoby sobie się psuć. Można by było, nie wiem, wprowadzić przepisy, że sobie gdzieś tam przy ognisku coś robisz, łączysz jakieś jedno z drugim i masz, nie wiem, szybciej ci się stamina odnawia. No to są proste rzeczy, RPG-owe, no. Ale które by moim zdaniem do Stalkera świetnie pasowały. To by pasowało, zwłaszcza, że jest ten system artefaktów, które sobie tam dobierasz i możesz nimi kombinować tak. Z różnymi odpornościami, no to też to by się mogło bardzo fajnie uzupełniać, nie? Mm. Pewnie już jest taki mod w tym momencie. Jeszcze nie ma, bo sprawdzam. Chyba, że jest okay. Gdzieś, nie wiem, jakiś niepopularny, ale no te mody się pojawiają i tym na pewno, to ja jestem zdania, że to na pewno się takie mody pojawią, nie? Tylko, no moim zdaniem to są rzeczy, które powinny być oryginalnie w grze, po prostu, bo ja bym w tej grze spędził znacznie więcej czasu, gdybym miał się czym przejmować, wciągnąć się bardziej, zaangażować w sam po prostu gameplay. Tak go życzymy sobie w takim razie, twórcom i tak gratulujemy, bo milion sprzedanych egzemplarzy, takie jednak powiedziałbym gry, która jest mimo wszystko niszowa chyba, nie? To nie jest casualowa produkcja, nie? Nie jest casualowa produkcja, nie jest. To trzeba lubić. Świat Stalkera trzeba lubić i te powolne wyprawy trzeba lubić, ale na pewno moim zdaniem to jest jakiś sukces, zwłaszcza patrząc na to, co tam gdzieś twórcy przeszli, no bo to nie tylko gdzieś tak. Wojna, ale pożar biura i tak dalej, więc to faktycznie nie było łatwo. Mhm. No takie mamy czasy trochę, że już przymykamy oko na to coraz bardziej, że te niedoróbki techniczne, że coś jest nie tak i tak dalej. Mhm. No mamy nadzieję, że faktycznie gdzieś i patrzę i mody może jeszcze to skleją w coś ciekawego. Być może kiedy to oglądacie, ta nowa łatka do Stalkera już wyszła, także dajcie nam znać z przyszłości, czy rzeczywiście już coś fajnego zostało naprawionego, czy Stalker działa już lepiej i czy Alive 2.0 już względnie działa. Dzięki. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć. Na razie.